Do Ełku wraca Runmagedon. W ekstremalnych biegach z przeszkodami zmierzą się dorośli i dzieci. Organizatorzy przygotowali trasy o różnych stopniach trudności dla początkujących, zaawansowanych i prawdziwych twardzieli. Zawody rozpoczną się w sobotę 22 sierpnia i potrwają do niedzieli. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 3 formuły dla dorosłych oraz 2 formuły dla dzieci. Formuły dla dorosłych to intro, czyli taki 3-kilometrowy fajny bieg dla osób początkujących, takie typowe rozbieganie. Następnie mamy formułę rekrut, czyli 6 km, która będzie biegła naokoło całego jeziora, czyli promenadą biegniemy naokoło całego jeziora Ełckiego. No i następnie mamy najtrudniejszą naszą formułę na Ełku, czyli hardcore. Jest to 21 km z 70 przeszkodami. To już jest naprawdę bieg dla takich prawdziwych harpaganów, dla osób, które z całej Polski przyjeżdżają właśnie po to, żeby przeżyć hardcora w tych pięknych mazurskich tutaj okolicach. I oczywiście mamy też bieg dla dzieci, czyli tak jak mówiłam, jest to bieg dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat oraz dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Tegoroczna odsłona ekstremalnego biegu z przeszkodami będzie różniła się nieco od poprzednich edycji zawodów. Z racji aktualnych obostrzeń niestety nasze miasteczko eventowe będzie trochę uboższe. No wiadomo, musimy się wszyscy pilnować i dla nas jakby w aktualnym czasie najważniejsze jest to, żeby zapewnić naszym zawodnikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Więc wszystkie te strefy miasteczkowe no, są ograniczone, ale dla zawodników szykujemy naprawdę niesamowitą trasę, niesamowite przeszkody. Ma być też bardzo ładna pogoda, więc zachęcam. Wprowadzone obostrzenia ograniczają udział kibiców, ale nie oznacza to, że nie mogą oni zagrzewać zawodników do walki z własnymi słabościami i napotkanymi na trasie biegu przeszkodami. Mają możliwość kibicowania na wzdłuż trasy, nie mogą niestety wchodzić na te wszystkie strefy, takie jak biuro zawodów, start, meta. No, staramy się po prostu jak najbardziej ograniczyć ilość osób, która w danym momencie przebywa w danej strefie. Wiadomo, żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale oczywiście cała trasa jest dostępna. Wiadomo, że można obserwować i właśnie tu na takich przeszkodach, tak? Przy rondzie i na całej promenadzie, na tych odcinkach leśnych, na naszej stronie i na fanpage'u jest udostępniona mapa, więc każdy ełczanin na pewno bez problemów sobie poradzi, żeby odnaleźć, gdzie ta jego osoba, której chce kibicować, biegnie. Decyzję o tym, czy na własnej skórze sprawdzić, co tym razem przygotowali zawodnikom organizatorzy biegu, można podjąć już teraz lub na kilka chwil przed startem. Lista uczestników jest cały czas jeszcze otwarta, można się śmiało zapisywać do 21 w piątek, więc jeszcze praktycznie 1,5 dnia do zapisu, ale oczywiście na miejscu też jest możliwość zapisania się.